Nie wiem, czy poznajecie miejsce, w którym jestem, ale to pokój Zipka. Otóż dlatego, że potrzebuję jego komputera, bo będę robił coś bardzo nielegalnego. Ostatnio widziałem, że jest coś takiego jak Grimace Shake. Jest to w Ameryce, ale można sobie to zrobić także w Polsce. I znalazłem stronę w darknecie, gdzie można kupić specjalny przepis na tego Grimace Shake'a, ale tego morderczego. Mój plan jest taki, że dam go spróbować Zipkowi. Zobaczcie. Patrzcie, to jest stronka, na którą wszedłem. Blackhead Grim, produkt Grimace Shake. I to jest najnowszy krzyk mody, Grimace Shake. Żaden podrabia jest tylko prawdziwa jakość. Oferujemy państwu prawdziwy, tajny przepis na Grimace Shake'a. Miałeś kiedyś tak, że jakiś znajomy cię denerwował? Zipek ciągle się wbija do mojego pokoju, coś mi zabiera, więc tutaj jest: pozbądź się go już dziś. Dzięki naszemu pysznemu shake'owi za jedyne 42,77 można rozwiązać swoje wszystkie problemy. Mam nadzieję, że tak naprawdę to mu nic nie zrobi, tylko po prostu potem będzie musiał długo korzystać z kibla. Dobra, w takim razie klikamy sobie kup teraz i dobra, będzie u mnie. Który dzisiaj jest? Wtorek 22 sierpnia. Co? Teraz jest wtorek 22 sierpnia, czyli że będzie to już u mnie od razu dzisiaj. Są szybcy. Dzwonił do mnie kurier, że już powinno pudło czekać przede mną. Zostawił je tutaj. Dziwne, że nie chciał pokazywać swojej twarzy. Może dlatego, że jest dostawcą z Dark Webu, prawda? Patrzcie, to musi być to. Nie ma na nim w ogóle żadnej kartki z adresem ani z niczym. Żadnych śladów nie zostawiają, więc to jest najważniejsze w sumie, jeżeli chodzi o takie czarne interesy. Pora zrobić Grimace Shake'a. Patrz, co zamówiłem. To jest pudło z przepisem na trującego Grimace Shake'a, którego zaserwuje Zipkowi. Jakie wielkie, a co się może potem stać? Podobno dostaje się drgawek i dusi. W końcu coś ekstremalnego w tym domu. Zipek, zamówiłem coś specjalnie dla ciebie. Dla mnie? To? W sensie, to akurat jest dla mnie, ale powstanie z tego coś dla ciebie. Co jest grane, co on mi kupił? To jest pudło z tajnym przepisem na Grimace Shake'a, którego chciałeś spróbować. Grimace, shake, 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 shake. Wszystko jest fioletowe, a zapłaciłem za to tylko 4 tychy. Dobra, i tutaj na dnie. Co jest grane? Patrz! O tak! A co to jest? Grimace. To jest tajny przepis na Grimace Shake'a. Lody waniliowe, borówki, maliny, truskawki, cukier i składnik G. Czyli składnik Grimace. Ale gdzie ten shake? Nie masz shake'a? To jest tylko tajny przepis. Mamy już wszystkie produkty, więc możemy zająć się teraz przygotowywaniem całego Grimace Shake'a. Jeszcze potrzebny jest tylko blender. Stary, mówię ci, to wygląda tak pysznie. Pyszny, fioletowy napój, który jest trochę morderczy. To jest legenda, że niby jak wypijesz tego shake'a, to wtedy niby umierasz, czy coś takiego. I wierzysz w to? Nie. Ja też w to nie wierzę, ale ty testujesz pierwszy. No to dobra, spoko. Ciężko było to dostać, ale udało mi się kupić składnik G, stary. Co to jest? Jakieś tabletki G? No. Nie wiem, co one powodują, ale wyglądają dosyć smacznie. Pyszne, wiśniowe tableteczki, nie? Mhm. One po prostu zwiększają smak tego pysznego shake'a. Czyli tak, na pewno bazą każdego shake'a, czyli tym, co jest najważniejsze, są lody. Tutaj akurat są lody waniliowe. Waniliowe? Czyli śmietankowe w sensie. Nie, waniliowe i śmietankowe to nie jest to samo. To jest to samo! To nie jest to samo! Waniliowe są z wanilii, a śmietankowe ze śmietanki. Napiszcie w komentarzu, czy też uważacie, że lody waniliowe i śmietankowe to dokładnie to samo. Tak samo smakują. Truskawki. Z truskawkami bym nie przesadzał, dlatego że to ma być fioletowe. Najważniejsze są borówki w tym chyba, dlatego że to jest ogólnie borówkowy shake po prostu. Okej. No, to będzie fioletowe. No i przepyszne maliny. Bez nadzieję, że normalnie nie można kupić sobie tego Grimace Shake'a w Polsce, nie? Tylko trzeba kupować. Trzeba robić, kupować tajny przepis, no. Ale z drugiej strony, teraz widzowie będą wiedzieć, jak zrobić samemu sobie. No tak, to jest tutorial, widzowie. To jest odcinek kulinarny w gruncie rzeczy, prawda? Nie wiem, żeby nie przesadzić. Kilka tableteczek, stary, dla smaku. To, czego najbardziej nie wiemy, co to jest, sypałeś najwięcej, tak? Zawsze się tak robi, żeby móc się zaskoczyć. I uwaga, czy się zblenduje? No tego to jeszcze nigdy nie widziałem! Idealnie wygląda jak Grimace Shake to. W sumie prawdziwy przepis na Grimace Shake'a, przecież to jest jedyny prawdziwy w gruncie rzeczy. A skąd go masz w ogóle? Z Darknetu. Black Market, coś takiego. Ten był Black Market, przepis na morderczego shake'a, stary. No. Morderczego shake'a? No w Grimace Shake ty mówiłeś, że on zabija, stary, nie ja. Składniki są na pewno legalne. Dodam nie wiem, coś takiego zdarzali dodać, stary, nie? Takich tabletek powrzucać. To jest dokładnie Grimace Shake, nie? No, to wygląda epicko. To wygląda dokładnie jak ten sporek. No. Dawaj mi to. Proszę bardzo, fioletowa słomeczka. To co, oficjalny test Grimace Shake'a. No, dawaj, zobacz. Ale epicko, nie mogłeś się doczekać, kiedy usłyszałem muzyczkę. Piosenka w sensie Przemka do. Czuć owoce wszystkie, czuć, że jest mroźny. Bardzo ciężko przechodzi przez tą słomkę. Jakby trzeba było dodać jakiegoś mleka, czy to... Ale jest zimny. O, mój mózg! Zipek, może przystopuj lekko. A! Zipek, przystopuj, mówię ci, przestań to pić. Nie mogę, stary. Co jest?
Stary! Co jest? To jest gra! Nie mogę oddychać, chyba mam uczulenie! Jesteś cały czerwony, Zipek! No mam czulenie! O, Zipek! Chwila. Tu udaje? Zipek. Widzowie, czy to jest normalne, że jak ktoś wypije grimas shake'a, to pada na ziemię i się dusi? Zipek, czekaj, tu ja znajdę antidotum, obiecuję ci to! Ej, to chyba nie były żarty, naprawdę. Grimas shake mu coś zrobił. Muszę wpisać antidotum. Gdzie może być antidotum na grimas shake'a? Dobra, mój ulubiony youtuber Wojan odmienia ostatnio nubka z grimas shake'a. Zobaczymy, czy może on coś odkrył. Na Wojanowicach też ktoś się zamienił w grimas shake'a, więc muszę powiedzieć Zipkowi, że jest nadzieja, dlatego że nubka udało się odmienić. Zipek, jest dla ciebie nadzieja! Chwila, czy on się zamienił w rozpuszczonego shake'a? Zipek, nie! Zipek! Patrzcie, zostało po nim tak niewiele! Czy ja się spóźniłem? Zipek! Ej, doszedłem do wniosku, że to wcale nie Zipek zamienił się w shake'a, tylko sobie po prostu gdzieś poszedł i to jest bardziej prawdopodobne. Zipek! O, chwila, tutaj jesteś? To czemu nie odpowiadałeś, jak cię wołałem? Nie słyszałem cię, stary. No jak? Byłem 2 metry od ciebie. Możliwe. Nie pamiętam. Dobra, co ci się stało, stary? Nic. W sensie, czemu uciekłeś stamtąd i została plama po tobie? Zimno się zrobiło i w ogóle... A tak poza tym, chciałem snapić się kolejnego szejka. Zrobiłbyś mi jeszcze jednego? No i zrobiona kolejna porcja dla ciebie. Daj mi. Dobra, już dolewam. O, dawaj do pełna. A może ja sobie wezmę to po prostu ręką, co? Co? Tak, o. Ej, Zipek, ubrudziła ci się cała ręka teraz. Palisz te dłonie, stary, i tak nie są mi potrzebne. Ważne, że mam szejka i to jest najważniejsze. Co? Ej, to jest mega dziwne. Nigdy nie widziałem, że ktoś wypił szejka i mu aż tak pokolorował dłonie. Weź mówiłem pokaż. Mówiłem ci, że mam uczulenie. Normalne dłonie, stary. To nie jest szejk, to jest smak twojej normalnej ręki. Zipek, to cię barwi od środka. Przestań pić tego grimas szejka, dlatego że naprawdę zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy. Ale tak to nie robimy, nie? Ja złe piję coś, a ty mi zabierasz. Co, ty jesteś moim władcą? Masz coś dziwnego na szyi. Ej, tutaj, masz taką jakby żyłę. Czekaj, widzicie to, widzowie? Stary, o czym ty mówisz? Daj mi szejka, czekaj. No, nie, przestań pić tego szejka, Zipek. Zipek, zostaw szejka. Czekaj, gdzie one się ciągną? Zipek! Zipek! Co? Wszędzie je masz! No wszędzie, co? Wszędzie masz te żyły, przestań to pić! Co jest grane? Co to jest? To jest grimasa? Ej, Zipek! Masz fioletowe oczy. Co mam? Fioletowe oczy! Jak to? No naprawdę, zmieniły ci kolor! Zobacz sobie w lustrze. No, walić sobie. Jak walić? Zipek, ty się zmieniasz! Dobra, odstawiaj to! Dobra. Czekaj, co się dzieje w ogóle? Czemu ty mi każesz cały czas coś odstawiać? Bo cały czas pijesz grimas shake'a i to na ciebie źle wpływa. Dobra, okej. Okay. Mówisz, że się zmienia w grimas shake'a? No. Da się to jakoś zatrzymać? No nie wiem, Wojan na Wojanowicach tam miał jakieś antidotum, więc trzeba obejrzeć jego odcinek i zobaczyć. Mordo, trzeba przewinąć do momentu, gdzie odmienia nubka. Może będzie miał jakieś antidotum albo coś takiego, nie? Proszę, macie, ja to tylko... Caj, jak się czujesz z tym, że zostanie wylana na ciebie nubek shake? Tak. Nie zostanie. Co będzie wylane? Jakiś shake na nich też jest tak to samo dobry jak grimas? No nie wiem, ale nie mamy innych shake'ów niż grimas. Mogę spróbować się przygotować innego. Ale wątpię, żeby to pomogło, nie? A dawaj dalej, zobaczymy. Czyli to działa. Grimas shake jest zdenerwowany, bo wie, że to zadziała. Ej, co? Chwila, Zipek. Czy ty właśnie odłączyłeś? Nie odmienić! Nie odmienisz mnie! Coś z tą dzieje, Zipek? Nic się ze mną nie dzieje, ale ty nic nie zrobisz, okej? Nie odmienisz. Zipek... Zipek... Uspokój się! Dobra, lecimy na dwór i go szukamy. Ej, chyba go widzę. Czy on jest cały fioletowy? On mówi grimas i biega, patrzcie, tam biegnie. On biega jak szalony. Co jest? On pije teraz całego szejka naraz, dopija wszystko, co wtedy zrobiłem. Więcej. Zipek, co ty robisz? Szejka. Zipek, nie rób tego szejka. Naprawdę, zostaw to. Dlatego, że jesteś już cały fioletowy. Ale mi jest gorąco. Potrzebuję oziębienia. Przestań to pić. Zipek. Zmuś mnie. Zipek, nie! Nie idź do mnie! Matko! On mnie goni! Matko!
Muszę się schować! Muszę się schować! Dobra. Chyba jestem tu bezpieczny. Mam chyba ogólnie bardzo dobry pomysł. Zobaczcie, na ogrodzie mamy gigantyczną wieżę z trampolin. Wejdę na sam szczyt i tak będę mógł go podglądać i widzieć, co właściwie dalej planuje i co robi. Czy to w ogóle nie jest prank, bo jeżeli na przykład teraz mnie prankuje Zipek, to wtedy nagle wypadnie z roli i wszystko się okaże, że to może jest jego jakaś ustawiona akcja. O kurde. Jestem. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Ernest. Chodź, już mi lepiej. Ernest. Ernest, no chodź do mnie. To nie jest normalne, co się dzieje. On mnie szuka. On chce coś zrobić. Ernest, chodź do mnie. Co on robi? Na sekundę. Co on robi? Ej, dobra. Gdzieś sobie poszedł, ale nie wiem, jaki jest jego plan. I nie wiem teraz, jak stąd zejść. On je kwiatki fioletowe. On teraz szuka i zjada wszystkiego, co jest fioletowe. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić, ale wiem, że ta sytuacja jest mega dziwna i będę musiał ostrzec chłopaków. Słyszę jakąś rozróbę ogólnie. Muszę zobaczyć, co on robi. Co jest? Co on robi? Co on robi? Wszyscy uciekają z domu tej składu, bo Zipek jest agresywny i próbuje ich chyba ugryźć. Co jeżeli on zaraża Grimas Shake'iem? O kurde! Aaaa! To mnie nie znajdzie. Wszedł do domu. Co on teraz robi? Co jest? Zipek, co ty robisz? Chodzisz. O nie. Tylko chcę zjeść trochę więcej szejka. Wybił całego szejka. Tylko nie. Trochę więcej szejka. Masz więcej tych produktów? Zipek, przypomnij sobie. Jesteś moim przyjacielem. Jestem twoim Zipek. Przyjacielem. Chodź. Nic mi nie jest. Zipek, nie zbliżaj się do mnie. Nie zbliżaj się do mnie. Nie. 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 Zipek. Nie. Aaaa!